Halo, dzisiaj nadajemy z nietypowego miejsca w naszej księgarni, czyli spod półeczki poetyckiej, która generalnie ludzi onieśmiela i jest zbyt często omijana. Dlatego ja dzisiaj polecam Wam książkę Tomasza Różyckiego Ręka pszczelarza i jednego z moich ukochanych poetów, który pisze bardzo współcześnie, jest bardzo obecny tu i teraz i stworzył moim zdaniem najpiękniejszy zapis doświadczenia pandemii w polskiej literaturze. Nie bójcie się, czytajcie poetów.